Problemy komunikacyjne na moście Bema w Nysie spowodowane są zapadnięciem się fragmentu nawierzchni mostu. Prace remontowe planowo potrwają do 17 maja. Drogowcy apelują o wyrozumiałość. Prace remontowe na moście trwają już od soboty. Drogowcy naprawiają około 10-metrowy fragment nawierzchni pasa prowadzącego w kierunku miasta, który jest obecnie wyłączony z ruchu. Wystąpiła konieczność remontu płyty pomostowej do połowy szerokości jezdni. Rozebrano nie tylko nawierzchnię, ale również betonową konstrukcję, którą skuto aż do zbrojenia. Po przeprowadzeniu wszelkich koniecznych prac remontowych na tym fragmencie mostu zostanie położona nowa nawierzchnia. Prace na moście Bema mają potrwać jeszcze do 17 maja. Do tego czasu kierowcy będą musieli przemęczyć się z problemami komunikacyjnymi na tym odcinku trasy.